czas najwyższy rozpocząć oficjalnie nasz pierwszy webinar z serii zatytułowanej Zapytaj Tri Eksperta. Dziś moim, ale przede wszystkim waszym gościem jest Kasia Biłous, dietetyk sportowy. Witaj serdecznie. Dzień dobry, jeszcze raz. Czyli w pierwszej kolejności dziękuję serdecznie, że zgodziłaś się być tą pierwszą osobą, która jest naszym ekspertem, tri-ekspertem. Jest mi niezmiernie odpowiadać... miło, naprawdę. Jeszcze po kilkunastu dniach zamknięcia to już w ogóle jestem w niebo wzięta, także jestem full upakowana energią do tego, żeby się dzielić, także czekam na pytania. Dokładnie, bo ten webinar jest po to, żebyście wy mogli zadawać swoje pytania do naszego eksperta, dzisiaj właśnie do dietetyka sportowego, tak więc jeżeli macie jakieś pytanie, jeżeli coś was nurtuje, chcecie zadać jakieś pytania, które do tej pory nie zostały w jakiś sposób rozwikłane, wasze wszelkie wątpliwości, czat jest dla was, ja te pytania odczytuję Kasi, no i Kasia już wtedy odpowiada na wasze pytania. Zanim się pojawią pytania, to oczywiście możemy zrobić taki krótki wstęp i chciałem zapytać cię, Kasiu, o to, że wiadomo, że w przypadku zawodów triatlonowych, zawodów spod szyldu Ironmana mamy różne dystanse. Wiadomo, mamy dystanse dla sprinterów, mamy połówkę, czyli 70.3, no i mamy też po raz pierwszy będziemy mieli w tym roku w Gdyni pełen dystans Ironmana, to już prawdziwy legendarny dystans, prawdziwe wyzwanie dla tych najtwardszych ludzi z żelaza. I tak samo jak każdy zawodnik przygotowuje się pod kątem danego dystansu, to odpowiedni ma ustawiony trening. Czy tak samo jest też ze sposobami żywienia i przygotowania się do tych startów? To jest tak samo jak z treningami? No, przede wszystkim zaznaczmy, że to co jemy i to ile powinniśmy jeść i to jak powinniśmy się do tego przygotować zależy przede wszystkim od czasu trwania naszego wysiłku, bo czas trwania wysiłku no, on jest podzielony przede wszystkim na nasze tempo, na poziom naszego performance'u, który wykonujemy, czyli możemy albo dać sobie w kości naprawdę rzeczywiście po prostu jechać na najwyższych obrotach, albo logistycznie dobrze sobie to wszystko rozegrać i gdzieś tam stopować się wewnętrznie, także to wszystko zależy od tego, czas trwania, czas czy ilość energii, którą musimy dostarczyć, jest w pełni zależna od czasu trwania danej dyscypliny, jak również i samego treningu. I tak na przykład na sprint, w związku z tym, że ten czas trwania od początku do zakończenia zawodów jest odpowiednio krótszy, to my jesteśmy w stanie tak przygotować nasz organizm, że tak naprawdę z kilkoma przekąskami w trakcie jesteśmy w stanie przelecieć komfortowo, energetycznie, bez jakiejś tam logistyki faktycznie, przez schematu nawadniania ogromnego, bez schematu przekąsek. To wszystko damy radę, bo jesteśmy w stanie się super kompensować, czyli tutaj jest ten moment właśnie ładowania węglowodanami, które nam pozwolą wykorzystać tą energię już na sam bieg. Oczywiście wtedy, kiedy już wchodzą dłuższe dystanse, kiedy te godziny zaczynają nam cykać po kolei, to wtedy już musimy zwrócić uwagę na to, żeby na te kolejne godziny dostarczać odpowiednią ilość energii. I to nie może być tak, że często to się pojawia na przykład przy rozmowach na Expo. Przychodzą zawodnicy i mówią, ja mam problemy żołądkowe, to tak naprawdę dzisiaj sobie zjem dosyć dużo, jutro trochę mniej i minimalnie będę jadł na samym starcie. No tak nie może być, to nie ma takiej siły i możliwości, żeby człowiek siłą woli był w stanie uzyskać takie dobre wyniki, na ile jego organizm jest w stanie uzyskać. Potrzebuje energii, ale żeby nie ponosić konsekwencji zjadania zbyt dużej ilości energii, do której nasz organizm nie jest przyzwyczajony, musi odpowiednio wcześniej się do tego przygotować. Czyli nie tylko superkompensacja glikogenu, ale również jedzenie na treningu. I to jest właśnie ten czas, te kilka miesięcy, które mamy przed sobą na to, żebyście mogli jako zawodnicy ćwiczyć jedzenie po to, żeby w pewnym momencie z zamkniętymi oczami, może niekoniecznie na rowerze, byli w stanie wiedzieć, że teraz jest ten czas, kiedy należy coś zjeść i co należy zjeść i w jakich ilościach powinno się podać węglowodany, żeby to przyniosło efekt, żeby to był ten moment taki, nie wiem, czy kiedykolwiek ktoś coś takiego poczuł z was, jeżeli tak to piszcie, taki jakby reload systemu, że jest po prostu człowiek sklapcaniały i nagle dostarcza sobie energii i nagle jest, mimo tego, że już naprawdę długo czasu upłynęło od samego startu, to ta energia się pojawia. I właśnie o to chodzi, żeby nasz organizm był w stanie zassać tą energię, którą my mu dostarczamy do układu pokarmowego. Bo to niestety nie jest tak, że co wlejemy, to wykorzystamy.
No niestety, niby dietetyka to matematyka, ale nadal mamy pewne uwarunkowania, czyli mamy nasz układ pokarmowy, który jest zbudowany specyficznie i pewne inne elementy, które wpływają na nas, tak? Bo mamy temperaturę otoczenia, tempo, z którym jedziemy na rowerze, temperaturę wody i to wszystko składa się bezpośrednio na naszą energetykę. Więc to podlega właśnie takiej przemyśleniu odpowiednio wcześniej i nauczeniu się. Po pewnym czasie zupełnie człowiek nie zwraca uwagi na to, że coś je, mimo tego, że je. Trzeba się po prostu przyzwyczaić. Czy amator jest w stanie sam sobie ułożyć taki plan, co powinien jeść, kiedy powinien jeść, jakiego typu produkty, czy lepiej od razu uderzyć do specjalisty, żeby taką dietę, dietetyk sportowy rozpisał? Z punktu widzenia dietetyka i różnych przypadków kombinacji, które przychodzą do gabinetu, czy teraz do gabinetu online, jest tak, że różne dziwne pomysły się pojawiają, które są zgodne z teorią, czyli z tym, co jest w mądrych księgach, w badaniach, w artykułach, ale zupełnie to nie przekłada się na rzeczywistość. Czyli to jest właśnie to, o czym mówiłam, że to, co wlejemy, nie do końca zostanie wykorzystane. Wręcz może nam zaszkodzić. Bo jak znajdziemy sobie na przykład schematy nawadniania, które mówią, że mamy wypijać na przykład 150 ml co 15 minut, no to dajcie żyć. Ale ja z tą wiedzą na pewno bym nie dała rady. Bo przez tak długi okres czasu nawet przy samym bieganiu, no to człowiek nie jest w stanie tyle wypić, jeżeli wcześniej pił sobie na jednej pętli swojej wokół domu, która miała 10 km jeden raz. I to jeszcze wodę. Czyli mamy pewne elementy, które wiemy, czyli na przykład ilości węglowodanów, które powinniśmy spożywać. Wiemy o tym, że powinniśmy spożywać od 60 do 90 gramów węglowodanów w ciągu godziny. I to jest wiedza teoretyczna, to jest element, który jest naprawdę istotny i faktycznie powinno się tyle spożywać węglowodanów w tych widełkach. One pozwalają nam zabezpieczyć tą pulę energii na to, żeby komfortowo sobie zrobić czy trening, czy ukończyć zawody. Ale jak to przeliczymy na żele, to nagle się okaże, że 60 gramów, czyli ta dolna ilość, to są 3 opakowania żeli. Kto na treningu zjada 3 opakowania żelu? No, zdarzają się tacy po konsultacjach z dietetykiem i tuż przed startem, ale to pokazuje skalę. Często ludzie zabierają tylko i wyłącznie przekąski na rower, no bo wtedy najbardziej komfortowo jest je ze sobą zabrać. Poza tym na rowerze no nie trzeba za bardzo się tam z tym jakoś trudzić, żeby to wszystko zjeść. Co innego jest na bieganiu czy na pływaniu. No bo wtedy na pływanie no to już trzeba ze sobą zabrać coś, potem trzeba zakończyć jedno, trzeba dopłynąć, trzeba się napić, trzeba się zatrzymać i tu pojawiają się schody. Więc wydaje mi się, że dobrze jest chociaż raz nawet przegadać temat z dietetykiem, ustalić sobie taki schemat żywieniowo-treningowy, okołotreningowy, który pozwoli poza tym, że ćwiczymy nasz układ pokarmowy do tego, żeby nasze ciało wchłaniało więcej węglowodanów i stanowiło taką poduszkę bezpieczeństwa na treningu, nie poduszkę, która nagle nam obrośnie w tłuszcz, brzuch i tak dalej, tylko właśnie tą poduszkę energetyczną okalającą trening, pozwalającą dać siebie naprawdę 100%, niż dziadować, brzydko mówiąc, na treningu, wychodząc na basen, tylko i wyłącznie z wodą i najczęściej jeszcze na czczo, bo zgaga piecze podczas pływania. Więc lepiej sobie to przegadać. Takie rzeczy się zdarzają, to są życiowe tematy. Tak, zaglądam na czat, cały czas nie ma jeszcze pierwszego pytania. Widzę, że nasi widzowie są wyjątkowo nieśmiali podczas naszego pierwszego webinaru. Przypominam, że to jest czas dla was. Kasia jest przygotowana na to, że będzie odpowiadać na wasze pytania, na najróżniejsze pytania, oczywiście związane z dietetyką sportową, żeby nie było, więc trzymamy się akurat tego zakresu, w którym Kasia jest
ekspertką. Skoro nie ma tych pytań, to ja bym chciał zapytać o coś innego, o najczęstsze błędy, jakie popełniają zawodnicy. Bo pewnie jest taki zestaw, z którym się bardzo często spotykasz. Mm-hmm. No, przede wszystkim to jest niejedzenie. I uwierzcie mi, nawet zawodnicy, zawodowcy mają różne dziwne pomysły, które na przykład dotyczą zmniejszenia kaloryczności swojego jedzenia po to, żeby schudnąć. I nagle się okazuje, że zjadają o 3000 za mało, 3000 kalorii za mało. I to w ogóle powoduje, że oni poza tym, że nie osiągają dobrych wyników, to dodatkowo jeszcze się nie regenerują. I dokładnie to samo jest w sporcie amatorskim. Czyli my, chcąc zadbać o to, żeby nie było gdzieś węglowodanów na przykład, bo przez cały czas, przez to, że dietetyka sportowa do pewnego czasu była dietetyką dotyczącą tylko i wyłącznie kulturystów, tylko dietetyka sportowa była na forach dla kulturystów, to tam przede wszystkim najważniejszym składnikiem było białko. Węglowodany to było zło, bo od węglowodanów po prostu człowiek puchnie, nabiera wody i w ogóle jest cięższy. No i przez to wszystko, przez takie połączenie właśnie tych starych zasad żywienia sportowców z zasadami zdrowego odżywiania, czyli ograniczeniem ilości prostych węglowodanów, powoduje taki miszmasz w głowie. I to nawet nie są błędy, które są robione celowo, czy błędy można popełniać celowo, może nie, czy jakby błędy, które wynikają z nieuwagi, tylko to są błędy, które wynikają właśnie z nadmiaru informacji. Tu coś złapiemy, tam coś złapiemy i nagle się okazuje, że nasza dieta jest bogato białkowa, nisko węglowodanowa, a w sporcie wytrzymałościowym czy siłowo wytrzymałościowym węglowodany są głównym źródłem energii. I przychodzi później taki zawodnik, ma zaburzenia rytmu serca, nie jest w stanie się zregenerować, wpada w wrzucawkę, ma zbyt małą ilość elektrolitów, no totalnie się rozjeżdża, mimo tego, że ma zdrową dietę. Więc to jest błąd. Czyli zbyt mała ilość jedzenia. Potem na przykład niejedzenie właśnie na treningu. To są częste błędy. Częstymi błędami jest również to, i to jest dosyć ciekawe, że posługuje się... Wiemy o tym, że sport tego typu jest bardzo wymagający, no bo to nie jest wyjście sobie raz na dwa dni na trening. Raczej tak to nie wygląda. To jest bardzo intensywna eksploatacja ciała i często, mimo że ja jestem osobą, która naprawdę układając diety przykłada się do tego, żeby większość produktów czy większość jedzenia pochodziła po prostu z jedzenia, nie z suplementów, to przychodzi taki moment w naszym życiu, że nie jesteśmy w stanie po prostu tyle wchłonąć, tyle zjeść, i musimy się gdzieś tam wspierać pewną odpowiednią suplementacją. I ta suplementacja, ona powinna być odpowiednio dobrana oczywiście do wysiłku, do osoby, do potrzeb, do możliwości. Ale to jest właśnie to, o czym rozmawialiśmy tuż przed rozpoczęciem webinaru, ale takie wnioski panów, którzy się pojawili na Expo przed Gdynią, a potem pojawili się po tym, jak już znaleźli się na mecie, jak już ukończyli swoje zawody. No i na początku narracja była taka, mówię, panowie, teraz jest ten czas, kiedy możecie sobie zrobić jeszcze super kompensację glikogenu, czyli macie jeden, dwa dni, nawet jeden dzień wystarczy, jeżeli komuś się tam zupełnie wszystko rozwaliło. I zadbajcie o to, żebyście mieli odpowiednią ilość magnezu i potasu, bo nie ma opcji, bo oni przyszli chyba i szukali gdzieś tam szota magnezowego. Właśnie, to jest to, bo oni sobie na wszelki wypadek wezmą, jak ich zacznie coś tam cisnąć w mięśnie. Mówię, nie ma takiej opcji, nie ma takich możliwości fizjologicznych naszego organizmu, żebyśmy w trakcie tak dużego wysiłku wchłonęli i wykorzystali to, tego szota magnezowo-potasowego. To jest udowodnione naukowo. To, co proponują nam niektóre firmy suplementacyjne, to tak naprawdę no, jest fajne. No, mają takie produkty, ale nie do końca powinniśmy często wierzyć w czas spożywania tego typu produktów. Mówię, lepiej sobie teraz zainwestujcie w to, żeby odpowiednią wodę, na przykład wapniowo-magnezową, wypić, sok pomidorowy, albo wtedy właśnie jakieś suplementy magnezowo-potasowe.
Nie, robiliśmy badania, w badaniach, w morfologii stwierdził lekarz, że wszystko jest w porządku. Magnez, potas, wapń, wszystko jest w porządku. Mówię, świetnie. Tylko że problem polega na tym, że badania czy wartości tych składników w naszej krwi, one, jeżeli jesteśmy w miarę zdrowi, raczej w większości przypadków będą w normie. Musielibyśmy zrobić biopsję mięśnia, żebyśmy ustalili, czy aby na pewno mamy tyle, bo we krwi gdzieś tam organizm przez cały czas dąży do tego, żeby to stężenie było odpowiednie po to, żeby dostarczyć na kolejne potrzeby. No i co? Panowie wrócili na kolejny dzień, ledwo idąc. Mówili, że mieli ogromne skurcze, że po prostu wszystko się posypało. No i chcieli właśnie znowu magnez z potasem gdzieś tam kupić. Także powinniśmy zwracać uwagę na to, co po pierwsze mówi dietetyk, jak radzi. Więc teraz nie jest lekceważyć ten czas, tego. Tak, teraz jest ten czas, jeżeli macie jakieś pytania albo wewnętrzne rozterki właśnie a propos pewnych rzeczy, żeby sobie powyjaśniać. I przede wszystkim, żeby się dobrze przygotować. A dobre przygotowanie to jest też jedzenie w trakcie treningu. I w tym momencie ci przerwę, bo mamy pierwsze pytanie. Pytanie od Super. Karola, które brzmi: to jak poprawnie przygotować się do treningu na basenie, na przykład półtorej godziny? Przyjmować węgle w trakcie, przed, czy może po? To zależy też, o której godzinie jest ten basen. Jeżeli on jest z samego rana, to pytanie, na ile jest to możliwe, abyśmy wcześniej troszeczkę zjedli coś lekkiego, co nie będzie się odbijać, żeby nie miało charakterystycznego smaku, ale są możliwości takie, że nawet jeżeli ktoś jest gardzi jedzeniem przed pływaniem, to nawet napój izotoniczny, nawet jakieś karbo, czy nawet woda z miodem, chociaż miód ma dużo większą ilość fruktozy, więc często pojawiają się dolegliwości żołądkowo-jelitowe, to też będzie źródłem węglowodanów i to też nas podtrzyma energetycznie. Czyli nawet jeżeli ktoś ma bardzo duże problemy z żołądkiem przed jakimkolwiek treningiem, czy to jest przed bieganiem, przed rowerem, przed fitnessem, przed czymkolwiek, przed jakimkolwiek trekkingiem nawet, to może sobie zacząć od herbaty z cukrem. To też jest okej. To też dostarczy nam łatwo strawnej, szybkiej energii. A potem w miarę upływu czasu można zwiększać, można komplikować te węglowodany. I właśnie o to chodzi, żeby powoli sobie zwiększać, bo jakbyśmy nagle teraz odpowiedzieli na pytanie, jak się przygotować na trening przed basenem, jeżeli basen trwa półtorej godziny, no to z moich wyliczeń wynika, że to powinno być minimum 60 gramów węglowodanów na godzinę, więc koło 90 powinno się pojawić na cały trening, więc tak naprawdę to powinno być bardzo stężony napój hipertoniczny, który można właśnie skonstruować sobie na bazie soku czy na bazie produktów już typowo suplementacyjnych i wypić to w trakcie półtorej godziny. Takie 90 gramów to będzie miało 750 ml. No i teraz zderzmy się z rzeczywistością. Fajnie. Wypijemy sobie 2-3 łyki przed pływaniem. Damy radę. Na pływaniu wypijemy sobie może kolejne 250-300 ml. No potem możemy dopić to oczywiście po treningu. Tylko czy to będzie w komforcie? To zależy od nas. Więc możemy sobie właśnie troszeczkę zjeść przed pływaniem, zabrać ze sobą nawet te 90 gramów węglowodanów do bidonu, ale rozpić to nawet przez cały dzień, przez całą resztę dnia, bo wypicie 750 ml na raz podczas samego treningu, to będzie powodowało, że będzie to po prostu wypływać. Okej, dzięki za tą odpowiedź. Mamy kolejne pytanie, tym razem od Łukasza. Co warto i ile godzin, minut jeść przed basenem, aby kolka nie łapała w czasie pływania? No właśnie, kolka, która łapie, oznacza, że układ pokarmowy nie jest gotowy na tak dużą ilość węglowodanów. Czyli najlepiej jest zacząć od najmniejszej ilości, która nie powoduje kolki. To jest bardzo wymijająca odpowiedź, ale taka jest prawda. I rzeczy, które są łatwostrawne, czyli na przykład pokutuje taki mit owsianki przed treningiem. I często owsianka jest fajna, bo ma dużo węglowodanów, jeżeli się ją zrobi odpowiednio, tylko że trzeba ją na maksa rozgotować, podobnie jak jaglankę.
po to, żeby straciła te wiązania błonnika, żeby ona była łatwostrawna, żeby była taka paciajka, bo im dłużej się gotuje, tym więcej błonnika się rozcina jakby i łatwiej te węglowodany się uwalniają. Możemy dodać sobie tam banana, który również ma mniejszą ilość błonnika, większą ilość węglowodanów, ale broń Boże orzechy, broń Boże odżywka białkowa, na pewno nie żaden skyr albo serek wiejski, jeżeli to jest posiłek tuż przed treningiem, czyli mniej więcej na taką godzinę przed treningiem, bo to wszystko będzie utrudniać pracę, utrudniać trawienie, czy komplikować trawienie, może nie utrudniać, i przy tym wszystkim przy pracy będzie powodowało, że to wszystko będzie dłużej w żołądku, będzie skrobać po śluzówce i będzie powodowało kolki. Także jeżeli ktoś doświadcza problemów żołądkowo-jelitowych, jaką jest niewątpliwie kolka, to najlepiej sobie na przykład zacząć brać bardziej stężony napój izotoniczny na basen. Albo zjeść coś troszeczkę wcześniej, czyli na przykład na 2 godziny, jakieś konkretne śniadanie, albo tutaj problem się pojawia pod tytułem godzina treningu, ale na przykład to może być koktajl, który jest na bazie banana, jest tak zmielone, że tego błonnika też jest mniej, to mogą być 2, 3, 4 łyki, a potem na sam trening bardziej stężony napój izotoniczny, który staje się wtedy hipertonikiem i staje się taką przekąską i wtedy po łyku w czasie, kiedy jest odpoczynek i to też podtrzyma energetyczność, czyli węglowodany. A potem wraz z czasem, wraz z kolejnym treningiem powinno się zwiększać ilość tych węglowodanów. Tylko stopniowo, na zasadzie takiej kroplówki, która sobie kapie powoli, żebyśmy się przyzwyczajali do tego. I naprawdę, uwierzcie mi, każde problemy żołądkowo-jelitowe jesteśmy w stanie wyeliminować pod warunkiem, że zacznie się z mniejszych ilości i powoli zacznie się je zwiększać. Podobnie jak z budowaniem bazy tlenowej. No, od razu wyjście na treningi, robienie czegoś na 4,20 na przykład, nie spowoduje, że będziemy mieć możliwości i biegania długiego na niskim tętnie. Musimy zacząć trenować wolniej. Tak? Małymi kroczkami do celu. Dokładnie tak. Dokładnie tak. I to naprawdę przyniesie ogromne efekty. To jest, jakbym mogła, to po prostu wszystkich bym tak złapała i zaczęła trząść i mówić, spróbujcie, bo to naprawdę przynosi tak genialne efekty, jak widzę po swoich podopiecznych, że no, aż po prostu głupie z tego nie zrobić. Okej, dzięki za odpowiedź na to pytanie. Kolejne pytanie od Piotra. Czy suplementować się magnezem przed startem? Jeżeli tak, to jak wcześniej i w jaki sposób? Sama superkompensacja glikogenu polega na tym, że zwiększamy swoje, zwiększamy ilość jedzenia często do wartości całkowitego zapotrzebowania. Przy treningu nawet do połówki, czy nawet do sprintu, te zapotrzebowania, szczególnie u mężczyzn, wyglądają tak, że powinno się jeść około 3, 4, 5, 6 tysięcy kalorii. Przy takich ilościach jedzenia nie ma siły, żebyśmy nie dostarczyli sobie swojego zapotrzebowania magnezu z plusem, czyli z tym, co na przykład wypacamy w trakcie treningu. Oczywiście możemy sobie wdrożyć wtedy najprościej wodę wapniowo-magnezową, ona jest najlepiej wchłanialna, czyli najlepiej wykorzystuje się magnez z tego. No i tak naprawdę sama suplementacja, możemy się po prostu nią zabezpieczyć, czyli możemy sobie na 2-3 dni razem po prostu całą superkompensacją zwiększyć jeszcze te wartości, ale jeżeli mamy świadomość tego, że jemy naprawdę dużo, to często to nie magnez i potas powoduje skurcze i to jest właśnie taki myk, to jest właśnie bardzo ciekawe, bo skurcze powoduje również odwodnienie. Skurcze powoduje zbyt mała ilość białka przewlekle przed samym startem. Gorsza regeneracja. Czyli to nie jest tak, że mamy jedną odpowiedź. Skurcze, okej, to magnez z witaminą B6. Koniec, kropka. To jest potas, to jest magnez, to jest woda, to jest białko, to są węglowodany, które również utrudniają regenerację, znaczy brak węglowodanów, które utrudnia regenerację. Więc tak naprawdę wzięcie często shota takiego magnezowo-potasowego po zawodach i takie błogie odczucie, że to
pomaga nam, po prostu czujemy, jak przez nas przenika, to jest głowa nasza, po prostu, tylko i wyłącznie. Placebo. Tak. Okej, okay, mamy kolejne pytanie, tym razem Dorota. Czy możesz podać przykład wartościowego dania na bazie produktów spożywczych, nie odżywek, przed i po treningu? Okej, okay. Przed treningiem to zawsze łatwostrawne węglowodany, czyli to może być właśnie owsianka, to może być jaglanka, to może być ryżanka też fajnie, czyli owoce z ryżem takim rozgotowanym. No, przed treningiem zawsze bazujemy chyba troszeczkę na takich paciajkach, czyli wszystko to, co na zdrowy rozum byśmy wzięli, gdybyśmy mieli problemy żołądkowe. Nie tłuste, nie wysmażone, nie z ogromną ilością białka, nie żywa sałata, która ma dużą ilość błonnika, tylko takie rozgotowane. I to jest właśnie różnica pomiędzy zasadami zdrowego odżywiania, a zasadami prawidłowego odżywiania, bo my, wykonując aktywność fizyczną, powinniśmy się prawidłowo odżywiać. Też zdrowo, ale nie możemy podążać zasadami jedz kaszę gryczaną przed pójściem na basen, bo kasza gryczana przed pójściem na basen będzie wiązała się z dużymi problemami współpływających. Bardzo ładnie to ujęte. Tak, więc makarony jak najbardziej, tylko wtedy też pszenne albo ryżowe, takie, które nie będą skrobały żołądka, które nie będą miały potrawy, które nie będą miały charakterystycznego smaku, czyli to może być na przykład ryż z jabłkiem, czy ziemniaki to mogłyby być? Chyba nie do końca, bo ziemniaki też mają mniejszą energetyczność, to też pamiętajcie, że ziemniaki mają mniejszą energetyczność, mimo że na przykład będzie ich dużo, dużo więcej niż w paczce ryżu, albo w paczce jakiejś kaszy, kuskusu na przykład. Kuskus jest też fajny, bo kuskus to jest makaron, jak ktoś nie wiedział, a nie kasza. Potreningowo zawsze białko i węglowodany, czyli dawka białka, taką dawką to jest około 20 gramów, które powinno się pojawiać po ciężkim treningu, czyli na przykład kawałek mięsa, 100 gramów piersi indyka, piersi kurczaka, ryby, dorsza, łososia, łosoś będzie troszeczkę tłustszy. W wersji szybkościowej to na przykład serek wiejski z miodem. To może być na przykład, teraz produkują takie fajne serki z Kyry. To jest chyba jogurt islandzki i on ma też dużo większą ilość białka niż nasz zwykły jogurt naturalny. I one często są właśnie z dodatkiem takiego dżemiku. I to jest właśnie... To jest to, czyli normalnie jakbym rozmawiała z człowiekiem, który ma problem z wagą, to bym mu odradzała coś takiego, bo tam jest dżemik w środku. Ale z drugiej strony, jeżeli mamy zawodnika, który robi trening jeden po drugim, albo na przykład jest tuż po zakładce i jest gdzieś w ogóle daleko, daleko od domu i ma sklepik osiedlowy tylko gdzieś w jakiejś wsi, bo nie wziął ze sobą niczego na regenerację, to dużo lepiej dla niego jest, żeby właśnie coś takiego zjadł, albo jogurt owocowy szybko, bo to dostarczy szybko węglowodanów, dostarczy białka i on będzie zabezpieczony. Inna sprawa jest taka, że te dżemiki często wyglądają dosyć okropnie w wersji tuż przed dodaniem do jogurtu, bo one tam kiedyś było dodawane kwas siarkowy, który utrzymywał to wszystko, potem to się odparowywało, dopiero dodawało do jogurtu. Takie technologiczne tajemnice różne, więc to nie jest najsmaczniejsze i najlepsze. Może teraz się zmieniło? Pewnie tak. Ale to są właśnie takie momenty, w których musimy sobie stosować zasadę mniejszego zła. No a w domu jesteśmy, możemy sobie zjeść po prostu kolację, możemy sobie właśnie zrobić ser twarogowy, możemy sobie zrobić coś na bazie tofu, białko i węglowodany, czyli normalny posiłek, który byśmy sobie normalnie robili w domu. Przed treningiem to najważniejsze jest wtedy, żebyśmy jedli coś, co nie będzie nam się przypominało. Okej, okay, i kolejne pytanie. Jak zwykle pod koniec naszego webinaru oczywiście wszyscy widzowie się stali bardzo aktywni, ale okej, okay, odpowiemy na pytania, które się będą pojawiać. Natalia, długie pytanie, więc proszę pozwól mi przeczytać całe, bo dobra, o to w tym chodzi. Natalia pyta, dla osoby, która potrzebuje zrzucić wagę, jaki deficyt kilokalorii, na przykład procentowo dziennie, nie będzie zbyt agresywny,
oraz na jak długo przed startem warto zrezygnować z redukcji, mimo że nie osiągnęło się jeszcze cel. Kobieta 177 cm, 74 kg, waga tanita 32,6% tłuszczu. Tak przeczytałem, jak jest napisane. Teraz tak. Na pewno nie powinno się schodzić z kaloryczności bardziej agresywnie jak 1000 kalorii, czyli od całkowitego zapotrzebowania odejmujemy sobie maksymalnie 1000 kalorii i wtedy to jest taka granica, przynajmniej ja się tym posługuję. Na pewno nie schodzę do niższych wartości. To też zależy od tego, na ile to całkowite zapotrzebowanie energetyczne, czyli nasza podstawa, czyli podstawowa przemiana materii plus aktywność fizyczna, treningi plus aktywność domowa, że tak powiem życiowa, na ile ona jest duża. Bo jeżeli okaże się, że na przykład ta aktywność jest trochę niższa niż 1000 kalorii ponad podstawową przemianę materii, to wtedy nie możemy zjechać poniżej 1000. Albo na przykład okaże się, że ten deficyt byłby za bardzo agresywny, bo nie będzie możliwości zrealizowania treningu. No to wtedy trening jest świętością i wtedy zabezpieczamy energetycznie sam trening. To jakie wartości, jaka kaloryczność dla podanej charakterystyki, czyli zawartości tkanki tłuszczowej wagi, to ja muszę to przeliczyć na podstawie współczynników. Na pewno po pomiarze składu ciała tam jest podana podstawowa przemiana materii, do tego się dokłada współczynniki aktywności fizycznej i na tej podstawie określa się te parametry. Na ile trzeba odstawić redukcję? Ja myślę, że na te 4 dni przed startem tak naprawdę można. Jeżeli to nie jest tak, że się po prostu zajeżdża, podcina sobie gardło tą redukcją, to spokojnie można wytrzymać do tych 4 dni przed startem i potem wejść sobie na całkowite zapotrzebowanie, czyli na tą superkompensację glikogenu. I też pytanie, na ile ta redukcja była intensywna, bo jeżeli okaże się, że to było bardzo dużo, to też nagle przeskoczenie o 1000 kalorii na całkowite zapotrzebowanie może spowodować rewolucje żołądkowe, więc wtedy może gdzieś tam stopniowo sobie jeden tydzień na przykład o połowę wskoczyć, na drugi tydzień jeszcze o połowę. No bo na 2 tygodnie przed startem, jeżeli się jest amatorem, czy półprofesjonalistą nawet, to tak naprawdę no to już bez sensu, bo można sobie tylko zrobić dosyć dużą krzywdę. Okej. Okay. Natalia, mam nadzieję, że jesteś zadowolona z tej odpowiedzi. Czy są jeszcze jakieś pytania? Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to jest naprawdę ostatni moment, żeby jeszcze je zadać. Kasia jest chętna jeszcze do odpowiedzi. Mówiła mi przed, że jest, że ma sporo czasu, że chętnie tutaj spędzi cały wieczór z nami, więc oczywiście... Dokładnie, spokojnie możemy sobie tutaj... Nie, jak kawki już nie będę piła, ale wody się napiję. Okej. Okay. Co tam jeszcze z takich rzeczy? Jest tam jakieś pytanie jeszcze? Czekam jeszcze na jakieś pytanie właśnie, więc przypominam, że jeżeli jeszcze ktoś ma ochotę zadać pytanie, to jest właśnie ta chwila, ten moment, byście użyli klawiatury i na czacie to pytanie nam napisali, a ja je na pewno Kasi przeczytam. To jeszcze wróćmy, skoro nie ma pytań, to jeszcze chwilkę przeciągniemy nasz webinar o te błędy. Coś jeszcze takiego jest charakterystycznego, jeżeli chodzi o błędy popełniane przez zawodników i też zawodniczki? No na pewno brak posiłku okołotreningowego. Czyli na przykład wejście na dietę, dieta ustalona dobrze, pod dobrą kaloryczność, ale brak posiłku okołotreningowego, który zawsze musi być takim, no tą poduszką zabezpieczającą trening. Często to jest niewypróbowane, są niewypróbowane suplementy, czyli kupujemy sobie coś, czego wcześniej nie sprawdzaliśmy. No, żyjemy teraz w troszeczkę dziwnym świecie, ale jest tak, że na 100% jesteśmy w stanie sprawdzić na stronie internetowej organizatora, kto będzie wspierał żywieniowo dane zawody. I jesteśmy w stanie stwierdzić, czy my to próbowaliśmy, czy my to tolerujemy, czy nie. Mimo tego, że ja na przykład wiem, że pewne suplementy są dobre, mają dobry skład, i zaspokajają moje sumienie dietetyka, to sama się przekonałam na zawodach, że smak egzotyczny egzotycznemu smakowi nie jest równy. Czyli nie można kupować na niewypróbowanych
spróbowawszy wcześniej danego na przykład żelu. Częstym błędem jest pójście w naturę, czyli stwierdzenie, że zamiast suplementów już bardziej na zawodach niż na treningu, zamiast suplementów bardziej ktoś będzie się posiłkował na przykład daktylami, orzechami na pełnym dystansie, na domowych batonach na przykład. Myślę, że to nie jest dobry czas na to, żeby takie rzeczy ze sobą zabierać. Dlaczego? Bo dopóki nie zrobimy w domu na treningu całego dystansu albo nawet połówki, to nie będziemy wiedzieli, jak nasz organizm zareaguje na batonik, który zrobi nasza żona albo mąż w najlepszej wierze. Bo tam na przykład będzie zbyt duża ilość fruktozy w miodu, który będzie zlepiał taki batonik. To może być orzech, który będzie niedokładnie pogryziony i spowoduje jakieś rewolucje żołądkowe. To może być napój izotoniczny, który przez przypadek, przez zły przepis, znaczy napój izotoniczny domowy, który przez zły przepis nie będzie napojem izotonicznym. I to jest właśnie, też jest fajny temat i też bardzo chciałabym, żeby każdy na to zwracał uwagę, żeby wyrabiając swój napój izotoniczny, czy swój domowy, czy napój izotoniczny kupny z proszku, żebyście zawsze patrzyli na to, jaki jest przepis. Bo jeżeli dodacie mniejszą ilość proszku do danej objętości, to napój będzie hipotoniczny, czyli będzie po prostu wodą smakową. Nie będzie dostarczał węglowodanów na bieżąco, nie będzie się wliczał wtedy odpowiednio dobrze w cały ten schemat 60 gramów węglowodanów na godzinę przynajmniej, a dodatkowo jeszcze napój izotoniczny ma tą doskonałą funkcję szybkiego wchłaniania. On ma podobną ilość cząsteczek co nasza krew, dzięki czemu ona szybko zostaje wchłonięta. Na pewno wiele osób doświadczyło zjawiska chlupotania w żołądku po wypiciu wody. Coś takiego raczej nie zdarza się po wypiciu odpowiedniej ilości napoju izotonicznego, bo oczywiście na biegach, na przykład w Warszawie, wielokrotnie widziałam, jak ktoś się wymiotował na niebiesko. Więc jeżeli długo wymiotował na niebiesko, to znaczy, że musiał mieć duży ładunek niebieskiego napoju w środku. Więc trzeba zwracać na to uwagę, żeby też nie było zbyt dużo proszku, chyba że z premedytacją się coś takiego wykonuje po to, żeby to był napój węglowodanowy, a nie napój izotoniczny. Więc takie przedobrzanie, przenaturzanie na zawodach niekoniecznie. Na treningach okej, okay. jest to fajne, można się tym wspierać, ale też do pewnego momentu, no bo potem już podobnie, tak jak z tym miodem, no tutaj sobie zrobimy batonik z miodem, zjemy sobie daktyla, który również ma fruktozę, zrobimy sobie napój izotoniczny na bazie soku i na bazie miodu. No i nagle się okaże, że tego wszystkiego jest tak dużo, że pojawiają się dolegliwości żołądkowo-jelitowe i wtedy się wpada w takie błędne koło, że jedzenie powoduje dolegliwości żołądkowo-jelitowe, więc my nie jemy na treningu, no i znowu nie robimy treningu żywieniowego. Więc jeżeli ktokolwiek ma problemy z żołądkiem na treningach przez jedzenie, to dobrze by było, żeby udał się po prostu nawet na szybką konsultację z dietetykiem, żeby sportowym, żeby dokonał weryfikacji tego, co ewentualnie może powodować takie dolegliwości żołądkowe. No bo wszyscy robimy, uprawiamy sport po to, żeby nam przynosiło to satysfakcję, a nie po to, żebyśmy się umartwiali. Umartwiać się możemy na zawodach. Trzy ostatnie pytania. Pierwsze pytanie ponownie od Karola. Na co zwracać uwagę, chcąc utrzymać wagę? O matko, na wszystko. Okej, dziękuję. Kolejne pytanie. Ale mam nadzieję, że jesteś zadowolony z tej odpowiedzi od ekspertki. Nie, w telegraficznym skrócie już teraz. Dobra. Żeby się nie przejadać, chociaż często, w większości przypadków chyba triatloniści nie mają z tym problemu. Raczej problemy z wagą wynikają z niedojadania. I to jest dość dziwne, ale tak się dzieje. Przez to, że dostarczamy zbyt małą ilość węglowodanów,
nasze ciało wpada w stres, odkłada tkankę tłuszczową. Niektórzy się tam kłócą, że czy ktoś widział otyłe osoby w obozach koncentracyjnych, ale to jest zupełnie inny rodzaj, inny czas trwania tego wszystkiego, inny poziom pracy, którą się wykonuje. Jednak się coś tam zjada, nieprawidłowe są te ilości. Więc chodzi o to, żebyśmy chociaż nawet sami z siebie weszli sobie na stronę, która liczy nasze podstawowe zapotrzebowanie, do tego dokładamy jakąś aktywność fizyczną, nawet pi razy drzwi z zegarka dziennie i już mamy pojęcie na temat kaloryczności, którą powinno się przyjmować w ciągu dnia. I teraz jeszcze właśnie a propos błędów, to mi się nasunęło. Nigdy nie róbcie tak, że jednego dnia jak spalicie sobie 2000 kalorii, to dokładacie sobie do podstawowego zapotrzebowania 2000 kalorii, a drugiego dnia, kiedy leżycie na kanapie i się regenerujecie, nie dokładacie sobie w ogóle żadnych kalorii. A trzeciego dnia, kiedy macie 4 godziny roweru, dokładacie sobie 5000 kalorii. Tak się nie robi. Organizm wtedy wchodzi w stres, nie regeneruje się. Wtedy, kiedy leżycie na kanapie po intensywnym treningu dzień wcześniej, nadal potrzebujecie większej ilości energii, bo jest regeneracja. W ciągu tygodnia rozlicza się zapotrzebowanie energetyczne. To mu powinno być stałe, niezależnie od tego, czy jest to redukcja, czy trzymanie masy ciała. Okej. Dwa ostatnie pytania. Jedno od Doroty, drugie od Piotra. Zacznę od tego od Piotra, a to Doroty zostawię na koniec, bo jest bardzo ciekawe. Pytanie od Piotra. Co jeść, żeby przy dłuższym biegu, na przykład ponad jedną godzinę zawodach, nie mieć problemu z utrzymaniem zawartości jelit? Testowałem eliminowanie wielu produktów z posiłku, zawsze efekt jest ten sam. Wizyta w Toitoju. No właśnie to są te dolegliwości żołądkowo-jelitowe, które mogą wynikać z wielu elementów. To może być nietolerancja jakiegoś składnika. To może być, nawet jeżeli próbował tak wielu produktów, dobrze zapamiętałam, to może być na przykład to, że jest tego za dużo. Czyli nawet można sobie wtedy zacząć, cofnąć się zupełnie i zacząć sobie od zabrania na trening jednego takiego dużego daktyla i podzielenie sobie go nawet na 4 części i po każdych kolejnych 15 minutach zjadanie po jednej tej cząsteczce daktyla, a potem zwiększać te wartości, bo tak naprawdę te żele, one mają różne składy, które się pojawiają. Często tam jest na przykład guma guar, która powoduje takie zalepienie żołądka i niektórzy na to reagują. Niektórzy na przykład reagują na zbyt dużą kwasowość takiego żelu. Niektórzy na przykład nie mogą gęstych produktów, czyli muszą bardziej takie w formie płynnej. Pojawiają się żele, które są takie izotoniczne, czyli one znowu nie nawadniają, nie mają funkcji nawadniania, tak jak napoje izotoniczne, ale mają osmolalność taką odpowiednią, czyli że się lepiej troszeczkę wchłaniają. To jest to rozwiązanie, ale znowu one często mają jakieś dodatki, które mnie by tam trochę kuły w sumienie. Także bazą po konsultacji z dietetykiem jest to, żeby się cofnąć zupełnie i zacząć od najprostszych rzeczy. To mogą być nawet tabletki takie, jak były kiedyś pastylki takie pudrowe, jak byliśmy mali, to takie coś było i też są takie dla sportowców, oczywiście bez tych barwników i tak dalej, i one dostarczają małą ilość węglowodanów, nie mają całego tego, no tej płynności, żelowatości, tylko są na zasadzie cukierków i to też może stanowić alternatywę dla osób, które mają z tym problemy. Czyli tak naprawdę no, ten problem wymaga na pewno na 100% konsultacji z dietetykiem. Okej, no i pytanie ostatnie na dziś od Doroty. Pytanie brzmi, a co wy dziś jedliście na kolację? Co ja dziś jadłam na kolację? Tak. No, muszę sobie przypomnieć, bo ja mam trochę chyba mgłę covidową, po-covidową, ale jadłam... Jadłam, muszę się przyznać do tego, ale jadłam żurek z białą kiełbaską. Ale to dlatego, że to było o godzinie 18, jak z moim dzieckiem sobie jadłam, także jeszcze mnie czeka kolacja
na to wygląda. I wcale nie jest tak, że kolację trzeba zjeść maksymalnie do godziny 19, bo jeżeli prowadzi się intensywny tryb życia i na przykład robimy webinar, który trwa do godziny 21, to ja na 100% nie zasnę do godziny 24, więc jeszcze mam czas na to, żeby zjeść. Dwie godziny przed pójściem spać możemy sobie coś zjeść i podobnie jest z treningiem, czyli jak robimy treningi wieczorem, wracamy sobie o godzinie 21, to broń Boże, nie można położyć się spać bez jedzenia. Zawsze musi być posiłek potreningowy, zawsze musi być ta regeneracja, czyli wtedy nawet jeżeli to będzie coś, co będzie miało większą ilość węglowodanów i teoretycznie będzie nam zalegało w brzuchu i będzie powodowało, że będzie nam się gorzej spało i tak dalej, to tak nie będzie, bo kto się kładzie po intensywnym treningu od razu spać? No raczej. To jest w stanie zasnąć od razu wtedy. No dokładnie. Także bardzo ważne jest to. Ważne jest to, żeby to nie była sałatka, bo to nie doda nam węglowodanów. Chyba, że ta sałatka będzie miała pieczywo jeszcze i jakąś porcję białkową, czy mięso, czy rybę, czy jakieś rośliny strączkowe, albo tofu. Ale zawsze trzeba zjeść po treningu. To ja się przyznam, że na kolację jadłem sałatkę z tuńczyka, zrobioną przez moją żonę i była bardzo dobra. Pięknie, no i pięknie, no i ja jestem liberalnym dietetykiem, na wiele pozwalam. Ważne, liczy się bilans w ciągu dnia. To jeszcze Krzysiek nam napisał na koniec, że on jest w stanie szybko zasnąć po takim treningu. Krzysiu, zazdrościmy. No, to wtedy szybki koktajl, który jest dokładnie, może być odzwierciedleniem takiego posiłku typowo obiadowego czy kolacyjnego. Czyli na przykład jogurcik, bananek, maliny mrożone, to zmielone, na przykład jeszcze z pietruszką i to do wypicia od razu można się położyć spać. Mi cały czas w głowie siedzi ten żurek, więc lepiej już zakończmy. Także serdecznie dziękuję wszystkim naszym widzom za to, że byliście aktywni, zadawaliście pytania i oczywiście dziękuję też bardzo Kasi, która była dziś naszym ekspertem, była dziś tutaj dla was i odpowiadała na wasze pytania. To jeszcze dla formalności dodam, że była to pierwsza edycja naszego webinaru Zapytaj Tri Eksperta, kolejna już w przyszłym miesiącu, także sprawdzajcie skrzynki mailowe. Ja chyba mogę już nieoficjalnie wam tutaj w nagrodę, że jesteście z nami, zdradzić, że naszym kolejnym ekspertem powinien być Zbyszek Gucwa, trener triatlonowy, na pewno kojarzycie. Jest to oczywiście postać, która w świecie triatlonowym jest znana, tak więc już szykujcie swoje pytania. Za miesiąc prawdopodobnie, 18 też marca, też około godziny 20, ten webinar będzie i będzie właśnie Zbyszek do waszej dyspozycji. A dziś Kasia Biłous, dietetyk sportowy. Kasiu, jeszcze raz serdecznie dziękuję, że byłaś z nami. Bardzo dziękuję również.